Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj materiał z paszczy zbuntowanego lwa, czyli ode mnie z domu. Wróciłem z pracy i dzisiaj już do lasu na pewno nie pójdę, więc nie zrobię materiału w lesie. Kilka słów do Was. Pierwsza sprawa to trochę o moich leśnych znajomych. Jak wiecie, wytworzyło się takie kółko wzajemnej adoracji, bardzo się z tego cieszę. Kółko chuliganów, kółko konfederatów Unii Południowej, południowych Stanów Ameryki, tak? I kilka słów właśnie o tym powiem za moment. Pierwsza sprawa to tak, czapka z głów, nie mam czapki, zaraz będę miał może. Survival Techy pobiły rekord Guinnessa. Oswajają żywioły. Gratuluję panowie. Gratuluję Łukaszu, Pawle i dalszych sukcesów, panowie. Dalszych sukcesów. Widzę, że ogłosili również spotkanie wigilijne. Mam nadzieję, że się uda. I w tym roku kolejne. Kolejna sprawa. Jacek Forestman ma urodziny 11 listopada. Wszystkiego najlepszego, Jacku. Dużo zdrowia, pokoju ducha i czego sobie życzysz? A Sławek z kanału Sława Las, kolejna barwna osobistość w kółku wzajemnej adoracji, nakręcił ostatnio ponad godzinny czy godzinny filmik, bardzo mądrze Sławek mówi na tym filmie. Kolejna osoba z kółka wzajemnej adoracji, czyli Centurion, wyjaśnia tam swoich ludków na kanale. Jak ktoś jest zainteresowany, to że tak powiem, odsyłam. Kolejni ludzie to jest Mariusz z kanału Uldorowy, który ostatnio zrobił bardzo ładną kuksę. No nie, na antenie ci nie pogratulowałem, więc gratuluję. Jacek z kanału Mój Las, Moja Pasja dzisiaj włączył bardzo fajny filmik. Polecam. Odsyłam również na kanał Szymka z Leśnego Relaksu. Szymka i Joasi, dzieci i kropki. Szymek dzisiaj w ogóle drugi raz w życiu oddawał honorowo krew. Także brawo, gratuluję. Kolejna sprawa jest taka, Szokork, czekamy na bluesa, Szokorku, ja czekam na bluesa. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Jędrusiu nasz. Kolejna sprawa to jest już, teraz przechodzimy, o nikim nie zapomniałem, żeby mnie znowu, aha, Ola Drążek, słuchajcie, wywarła na mnie ostatnio tak mega wrażenie ostatnim swoim materiałem, że po prostu padłem na kolana. Olu, szapoba. Dobra. Dwa kanały wam chciałem polecić nowe. Jeden to jest Archeo Woodcraft. Zacząłem oglądać. Nie znam człowieka, który go prowadzi. Wymieniliśmy się komentarzem. Ale już wiem, że go chcę poznać, także życzę dużo, dużo, dużo sukcesów, przyjacielu. Prowadź, bardzo piękny kanał, bardzo dobry kanał. Kolejna sprawa, drugi kanał, Zielony Hejter. Zacząłem oglądać pana Zielonego Hejtera, który moim zdaniem jest bardzo inteligentnym człowiekiem i w bardzo przemyślany sposób przedstawia to, co się dzieje na polskich YouTubach i nie tylko, robi też tam jakieś recenzje sprzętu, który kupuje, więc zapraszam serdecznie. O ile mogę oczywiście, a zakładam, że właśnie tak jest. Kolejna sprawa, mieliśmy dzisiaj pogadankę z Pawłem Dudzińskim na temat Skandynawów, noży skandynawskich. Jak wiecie, Paweł jest moim mentorem w sztuce biwakowania, strugania patyków i dubania w drewnie. Od bardzo, bardzo, bardzo już dawna. Poza tym adoptował mnie jako swojego wnuka, więc jestem pełnoprawnym wnukiem Pawła Dudzińskiego. I w ogóle to taka niespodzianka. Być może Paweł ogłosi, jeżeli nie ogłosi, to ja się zbłaźnię, ale zakładam, że ogłosi. Jeszcze w tym roku być może, to jest niepotwierdzona informacja i to mówię z pełną odpowiedzialnością, niepotwierdzona informacja, będzie spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia u Pawła Dudzińskiego. Paweł w tej chwili w weekend obchodzi Złote Gody.
ze swoją małżonką, z Bożenką. Także wszystkiego najlepszego, nowożeńcy. Kolejnych 50 lat. Minimum 50. Trzymam kciuki. Paweł również robi ścieżkę edukacyjną, całą zabudowaną. Będzie miał swoją tam szałas, coś tam. Ścieżkę edukacyjną, gdzie będzie pokazywał maszyny, może nie maszyny, narzędzia do obróbki i do pracy w drewnie. Ale to będzie niespodzianka dla Was. Już z Bizonem część tam zrobili, możecie śledzić to na kanale u Pawła. Dobra, i teraz odnośnie sprzętu. Pytaliście o rękawice Helicon Tex. Zostają. Pytaliście o rękawice Mechanics. Mam je lat 6. Są to bardzo dobre, zacne rękawice, ale niestety no nie są one do takiego, powiedzmy, może inaczej. Narzędzia w nich trzymać można i mają na pewno zdecydowanie, moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, lepszy chwyt niż to. Natomiast przy kontakcie z ogniem niestety możecie się poparzyć, bo one się topią i tak dalej, i tak dalej. One są fajne dla żołnierzy amerykańskich, stacjonujących w Iraku, bo mają dobre czucie w palcach, mogą se strzelać i tam inne rzeczy robić. Dla tych wszystkich chłopców, którzy biegają po lesie i strzelają z tych plastikowych kulek, nie wiem jak to się nazywa, więc też się pewnie sprawdzą. Dla wszystkich jakichś tam służb mundurowych to się na pewno sprawdzą i do samochodu są rewelacyjne. Nawet na konia są dobre, bo nawet na koniu się świetnie w nich jeździ. Dobra, następna sprawa. Rękawice oczywiście moje, te, które mają 4 lata, zostają ze mną do zajeżdżenia materiału. Muszą się zamortyzować. Tu są kolejne rękawice Steel, cena 22 zł. Kupiłem w sklepie, w którym kupowałem kosę i teraz kupiłem sobie sierp. Kupiłem sobie sierp, słuchajcie, bo kosą się już nauczyłem kosić, teraz się uczę sierpem pracować. To takie starodawne narzędzie. No i są to rękawice wysokie, niestety na zimę się nie za bardzo nadają, z bardzo prostego powodu. Jest tutaj górą materiał, tu jest kozia skóra, więc wiosna, lato, wczesna jesień, spoko. Kolejne rękawice, które zakupiłem, koszt 49 zł. Rękawice, na nich pisze Delta Plus. Skórzane, bardzo dobre, twarde, super rękawice uważam. Z takim dingsem na karabinek, na zahaczenie do portek, czy do plecaka, czy do czegoś tam jeszcze. Kolejna sprawa odnośnie sprzętu. Świetnie, rewelacyjnie, genialnie sprawdza się piła, którą dostałem od Maciusia na urodziny, którą wynalazł Sylwek. Także dziękuję Wam bardzo, panowie, bo piła tnie w moim przekonaniu dużo lepiej niż piły drogie, których używałem na przestrzeni kilku lat. Jestem bardzo zadowolony, a piła kosztuje 40 zł. Kolejna sprawa odnośnie sprzętu. Nowa czapka z rodziny Singi, Fjällräven. Rewelacyjna, balaklawa się nazywa. Dlaczego balaklawa? Bo może służyć jako czapa i jako kominiarka w zimne dni. Będę jak zielony hejter, nie? Będę se chodził w kominiarce, jak będzie zimno. Koszt taki jak Fjällräven, niestety. Niestety Fjällräven nie jest tanią marką. 100% wełna, bardzo ciepła czapka. Chociaż ostatnio też 100% wełny kupiłem za 6 zł na ciuchach. Ale ta jest świetna, nie? Kolejna sprawa, plecak jednodniowy. Brakowało mi takiego plecaka jednodniowego, ponieważ jak wiecie, V-Sport EG poszedł do Szymka z kanału Leśny Relax dla jego dzieciaków, żeby się pocieszyły trochę noszeniem na plecach, albo żeby się zaczęły przyzwyczajać do noszenia rzeczy na plecach. Jest to plecak wspinaczkowy. Dlaczego jednodniowy? Bo tutaj mamy taką kieszonkę na, powiedzmy, EDC z zahaczką na kluczyki na przykład od samochodu, jak dojedziemy już do tego lasu i się boimy, żeby ich nie zgubić. Ja zawsze się boję. Tutaj mamy wejście na kamela
i jedna duża komora, do której spokojnie wejdą kanapki, termos bądź manierka z wodą, dwa kubki, kuksa, patelnia mała, coś do jedzenia, spoko. Tutaj jeszcze oczywiście siatkówki na jakieś takie rzeczy, które się wyjmuje podczas marszu, żeby nie zatrzymywać się. No to się zdejmuje jedno ramionczko i się ten, jak ktoś na pielgrzymki chodził, to musiał stosować właśnie takie kieszenie, bo innych się nie da. No i dobra. I na deser, taram, tam, postanowiliśmy sobie z Krzysiem, moim przyjacielem z Buszka w Dużej Małej, zrobić prezenty mikołajkowe. Nie powiem, co mi Krzysiu przyśle od Mikołaja, bo go spotkał gdzieś u siebie tam w tych Niemcach. Natomiast ja byłem specjalnie w Idaho, w Amerykie i tu macie, Made in Idaho. I Mikołaj amerykański dał mi dla Krzysia... No, ale jak Krzysio będzie chciał wam pokazać jakie, to pokażę na swoim kanale. Ja nie będę mówił. Jeszcze raz. No. Życzę wszystkim, żeby ten długi weekend był długi, żebyśmy się spotkali w lesie. Zostańcie w duchu. Zapraszam mnie do mojego, do paszczy lwa zbuntowanego bushcraftu, który ma w nosie całe środowisko bushcraftowe. Nie zapraszam, ale zapraszam do lasu, bo tam może przyjść każdy. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie w duchu.